Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy. Ewangelia według świętego Łukasza. Kiedy przed 10 laty przekraczałem próg małego domu w Saint-Jean-Pied-à-Port, byłem przekonany, że tracę czas. W tym okresie w poszukiwaniach duchowych kierowałem się myślą, że istnieją sekrety, tajemne ścieżki, ludzie zdolni rozumieć i kontrolować zjawiska niedostępne dla większości śmiertelników. To też podążanie drogą zwykłego człowieka uważałem za niegodne uwagi. Wielu przedstawicieli mojego pokolenia, a wśród nich ja, uległo fascynacji sektami, tajemnymi stowarzyszeniami i uwierzyło, iż zrozumienie tego, co trudne i złożone, prowadzi ku zgłębieniu tajemnicy życia. W 1974 roku przyszło mi drogo za to zapłacić. Mimo to, gdy uwolniłem się od strachu, trwałe miejsce w moim życiu zajęła fascynacja tym, co tajemne. Dlatego, kiedy mój mistrz wspomniał o wędrówce do Santiago de Compostela, uznałem tę pielgrzymkę za męczącą i bezsensowną. Rozważałem nawet możliwość porzucenia ram, małego, niewiele znaczącego bractwa, opierającego się na ustnym przekazie języka symbolicznego. Gdy wreszcie okoliczności skłoniły mnie do wypełnienia prośby mistrza, postanowiłem zrobić to na własny sposób. W pierwszych dniach pielgrzymki starałem się uczynić z Petrusa czarownika, Don Juana, postać, którą pisarz Carlo Castaneda posłużył się jako łącznikiem z tym, co niezwykłe. Byłem przekonany, że przy odrobinie wyobraźni zdołam czerpać zadowolenie z doświadczenia, jakim była droga do Santiago, i zastąpić prawdy ujawnione tajemniczością, proste, złożonym, zrozumiałe, niepojętym. Ale Petrus potrafił się oprzeć każdej mojej próbie przemienienia